Dziękujemy całej Polonii za ciągłość poparcia i w imieniu zarządu Fundacji Kopernikowskiej witamy Państwa w naszym polonijnym domu. Mamy dzisiaj zaszczyt wystawy Panoramy Racowickiej i mam również zaszczyt przedstawić Państwu organizatora, co bardzo ciężko dzień tu jest u nas. Pracuje nad tym pana Andrzeja Czosa. Panie Czos. Witam Państwa w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy i Artystów Akcja dla Polski. Proszę Państwa, jest to stowarzyszenie, tak dla informacji, które statutowo zobowiązało się popularyzować kulturę i sztukę polską w środowisku polonijnym, a także przekazywać informacje historyczne, szczególnie młodzieży polonijnej, a także wspomagać kolegów, dlatego między innymi prowadzimy również akcję wsparcia dla Domu Artystów Weteranów z Polskiej Szkoły Mowy. Drodzy Państwo, chciałbym dwa słowa o idei tego przedsięwzięcia. Mamy tutaj osobę, która była inicjatorem tego wydarzenia, które dzisiaj oglądamy. Jest to pani Maria Styka, którą za chwilę zawdzięczamy to. No i niestety ona mnie jako swojego przedstawiciela prawnego rodziny Styków obciążyła tym wielkim zadaniem zrealizowania tego pięknego pomysłu. Pomysłu, żeby zaprezentować Państwu Panoramę Racławicką, nie tylko dlatego, że jest to słynne, znane dzieło Jana Styki, ewenement w światowej skali, bo jak Państwo już wiecie, liczące 120 metrów długości, 15 metrów wysokości. Także jest tylko jedna panorama, troszkę dłuższa, ale to już nie będę mówił, jaka na wschodzie Europy. Proszę Państwa,
ale rzecz polega na tym, że ta panorama przedstawia ogromnie ważne wydarzenie. Bitwę pod Racławicami. Jedną z nielicznych bitew wygranych przez Polaków. Mimo, że liczebność Rosjan była dużo większa od wojsk polskich. Poza tym wojsko polskie nie było zbrojone, bo wiadomo, byli 900 kosyniewów, tylko z kosami i z jakimiś tam siekierami. Drodzy Państwo, głównym celem tego przedsięwzięcia jest spopularyzowanie twórczości nie tylko panoramy racławickiej, ale całej twórczości rodziny Styków. Dlatego chciałbym podkreślić, że zobaczycie Państwo tu w aneksie, gdzie prezentowana jest panorama, także Golgotę. A to dlatego, że jest to największe na świecie dzieło o tematyce religijnej, liczące 60 metrów długości, 15 metrów wysokości. I co ważne, proszę Państwa, znajduje się w Ameryce. Czyli Polska jest reprezentowana największym religijnym obrazem na świecie. Nie będę opowiadał całej historii, bo to jest fascynujące. Długie Państwo przeczytacie to sobie w życiorysie i właściwie na tym materiale, który Państwu został przekazany. Tyle, proszę Państwa. Chciałbym podkreślić, że wstęp na wystawę, kiedy będziemy ogłaszali, kiedy można oglądać, niestety tylko na w sobotę i w niedzielę, będziemy ogłaszać w mediach. Wstęp jest wolny. Jedynie co, to ten skromny album może być za donację, dowolną zresztą, ale naszym marzeniem jest, żeby ten materiał właśnie, ten album, który można sobie wyciąć, skleić i osiągnąć panoramę racławicką długości 1,80 cm, przekazywać młodzieży polskiej za darmo. Żeby sobie wieszali to na swoje ścianie, żeby patrzyć na ten obraz, na zwycięstwo Polaków, a jednocześnie w dwóch językach mają całą informację o powstaniu panoramy racławickiej, 120-letnią historię, no i przyczyny bitwy pod Racławicami, co jest ważne, prawda, i jak przebiegała ta bitwa. Tyle, proszę Państwa, ode mnie, a teraz zapraszam naszego gościa wspaniałego, panią Marię Styka. Synową Adama Styki, którego Państwo od razu mogliście oglądać. Pani Maria mnie zapraszała do poloneza, ale troszkę. Ja mam pęknięte kolano, ale to już się zagoi. Teraz po tej imprezie. Jan Styka. Nie doczekał się momentu, kiedy to jego najwspanialsze dzieło ujrzy światło dzienne. Ale przed śmiercią dziadziuś powiedział te słowa: ja nie będę żył, ale moja Golgota znajdzie się i będzie żyła i będą ją oglądać ludzie z całego świata. Pamiętajmy, była namalowana tu czci wiary i błogosławieństwa Bożego, paletę i pędzle. Przed rozpoczęciem pracy poświęcił jego bliski przyjaciel, papież Leon XIII. Jan Styka był prawdziwym Polakiem, patriotą. W swej twórczości zawsze sięgał do tematyki narodowej i do końca swojego życia pozostał wiernym Polakiem. Władał kilkoma językami, śpiewał cudownie barytony. Barytonem występował w Operze Wiedeńskiej i Paryskiej. Śpiewał cudownie. Mało. Wybuch pierwszej wojny światowej rzucił Stykę wir działań na rzecz wyzwolenia Polski. Pisał odezwy, organizował ochotników, wydał dwa zbiory patriotycznych wierszy. Za wybitne osiągnięcia poza szeregiem medali i odznaczeń uhonorowany został orderem Legii Honorowej francuskiej
wręczonej mu przez prezydenta Francji, pana Poincaré. Po wystawie styki w Grand Palace w Paryżu, jako jeden z Polaków, został członkiem Królewskiej Akademii Świętego Luka w Rzymie. Także odznaczony medalem Akademii Sztuk Pięknych Beaux-Arts we Francji. Styka osiadł na stałe w swej willi Czartozella w pobliżu ruin zamku Tudeliusza na Tarnie. I tam nieprzerwanie pracował nad nowymi dziełami. Także tam w pobliżu tej willi wybudował muzeum, które nazwał Quo Vadis. Stałymi gośćmi na kapli byli więcej ludzie. Przyjeżdżali rodziny, a wśród nich znany nam wszystkim obecnym młodym ludziom może nie są znani. Śpiewacy Caruso, Chalapin i Tarufo. Śpiewali na kapli razem ze styką, który był obdarowany pięknym tenorem, tak jak już wspomniałam. Znam wiele arii operowych i śpiewał biednych i fałszu. A więc poza malarstwem był poetą. Kochał muzykę i śpiew. Władał kilkoma językami. Ostatnie dzieła Jana Styki to wspaniały portret papieża Leona XIII. Jest on w kaplicy na Biała w Rzymie. Dalej obraz Chrystusa z cierniową koroną w ręku namalował dla Watykanu. Przez ostatnie kilkanaście lat namalował na zamówienie słynnego wydawcy Ernesta Flamariana 52 ilustracje do książki Quo Vadis Henryka Sienkiewicza oraz 85 pięknych obrazów do Odysei Homera. Stykowie byli bardzo wielkimi, co udokumentowali wieloma pięknymi obrazami, które do dziś dnia mamy w kościołach, w zakonach i w różnych religijnych miejscach. W Europie i poza Europą. Piękne dwa obrazy są u świętego Stanisława Kostki na Manhattanie na 14 ulicy. Ktokolwiek będzie, zapraszam, żeby zobaczyć coś wspaniałego. Jan Styka zmarł na kapli w kwietniu 25 roku. Proszę Państwa, na zakończenie chcę powiedzieć, że wszyscy czterej Stykowie, trzech malarzy i mój mąż, dr Henry i profesjonal inżynier tu w Stanach Zjednoczonych, urodzeni byli w kwietniu. W kwietniu. A zmarł tylko w kwietniu nasz dziadek. Tyle na dziś. Mogłabym mówić godzinami, opowiadać Państwu bez czytania, które mi tutaj pomogło, dlatego że jest ciemno. Ale w każdym razie, bo Adam jest tyce, już dzisiaj nie jestem w stanie nic Państwu powiedzieć, bo wiem, że za długo słuchać się też nie zdąży, prawda? A więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie. Ale nie powiedziałam Państwu, w jakim czasie i dlaczego mamy tą piękną uroczystość poświęconą tej panoramie ekscelencji. A więc tak, 9 września w tym roku miałam objawienie dziadka, który mi powiedział, że możesz działać jeszcze coś wielkiego dla mnie. I następnego dnia rano zastanowiłam się, co mam zrobić. O czym była mowa? Ale widziałam na jawie dziadka i powiem, jak w mieszkaniu czułam bardzo często. Był ze mną. Więc cóż, za telefon i myślę sobie, że ten najwspanialszy człowiek, jaki mógłby pomóc mi w tym, to byłby pan Andrzej Czuski. Bo przecież
jesteście, żyjecie Państwo, to jest meka ludzkości. Poczytajmy. I cóż, 9 ruszyło się wszystko od września, a dziś jest 29 też września. A więc nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile e-mailów, ile uświęcenia, ile troski, ile miłości do tego dziadka, jak pokazałem. I pytam się Pana Andrzeja, czy obym podjął się coś takiego, to ja bym zrobiła wszystko, co możliwe, aby coś takiego zrobić, to, co my potrzebujemy, bo my potrzebujemy tej nowej generacji pokazać, co znaczy wolna Polska i muszą wiedzieć, co myśmy przeżywali w tamtych czasach. Bo to musimy robić. I cóż, 9 dni załatwienie wszystkich formalności bankowych, bo jednak to pociągnęło ze sobą dość duży koszt, ale otrzymałam. I wtedy do Wrocławia, żeby przesłali mi natychmiast. Dyrektor Panoramy jest bardzo mój bliski przyjaciel, kolega, wyrozumiały bardzo. Mówi, Maria, co tylko będziesz potrzebowała, wszystko ci zrobię, wszystko, co tylko jest możliwe. Proszę Państwa, same 9. W 9 dni załatwiłam, w 9 godzin przysłał mi elektronicznie całą Panoramę, za którą Państwo zobaczą za chwilę. I cóż, Pan Andrzej stanął na ogromnej wysokości zadania. Stworzył tu właśnie w Chicago wszystko, co możliwe. Ja rozmawiałam z producentem tej reprodukcji, z Panem Wojtkiem, i dziękuję mu serdecznie za to, że wykonał w ciągu 9 godzin całą reprodukcję Panoramy. I dziękuję wszystkim, którzy pomagali, żeby ta Panorama była najpiękniejsza i zrobiona tak, jak najlepiej. Tylko jedna pani pomagała w pracy przy tej Panoramie, a była pani Alicja Walca. Dziękuję bardzo Pani Alicji. Dziękuję bardzo. Jako kobieta naciągała, pomagała, nie zwracała uwagi na tą ciężką pracę. Ale Pan Andrzej Czos, to jest człowiek o żelaznym sercu. To jest człowiek, który może więcej jak pozostawić. Dziś jemu dziękujemy. Do Polski, ciągle do tej Polski pracy. Ja wracam na wschód Ameryki, do stanu Maryland blisko Waszyngtonu. Pożegnam Was i zostawię tą Panoramę i wszystkie obrazy, żebyście pilnowali, dbali i wspomagali. Dlatego, że bez Was nic się nie da zrobić. Absolutnie. Proszę Was. Otwórzcie swoje serca i pomagajcie, żeby ta Panorama istniała i te wszystkie obrazy tego wspaniałego dziadka i tych dwóch synów, żeby była pokazywana, żeby była taką Panoramą i żeby ludzie się cieszyli, że mieliśmy i mamy i nie zapomnimy o tych wspaniałych artystach, bo ciągle się mówi, są inni, ale niestety tacy dobrzy i tacy zdolni. To naprawdę to nie jest w tej chwili zostać. Nie mogę więcej mówić, dlatego że wiem, że Państwo są ciekawi. Tak jak ja, jak dziś weszłam, to za nie mówiłam. Pan Andrzej się pyta, czy się podoba. Ja mówię, nie mogę nic powiedzieć. Po prostu nie mogę nic powiedzieć.
Jest dziś dzień historyczny dla Chicago. Odsłonięcie prawdy o Polsce. Młodzi ludzie, weźcie do serca i pamiętajcie, że Polska musi być wolna i Polska musi być wasza. Tu jesteście w innym kraju, ale zawsze serce wasze bije w stronę Polski. I nie dajmy się, kochajmy się, dbajmy o wszystko, pomagajmy sobie. Jestem w tej chwili tak zafascynowana Państwa obecnością tutaj. I tak i tyle wspaniałych osób przyszło, że jeszcze jeden program w życiu będę chciała dokonać. Otworzyć fundację Sykowską właśnie w Chicago. Nie wiem, jak to można wszystko poprowadzić, ale wszystko pomogą mi ludzie dobrzy. I proszę Boga, żeby mi dał niespożyte siły do walki z życiem ku chwale Bożej. Bóg zapłać i dziękuję. Piękne. Proszę Państwa, nie chciałbym przeciągać, nie będę tu już mówił o różnych sprawach. Dodam tylko, że taka technicznie troszeczkę sprawa. Panorama, którą prezentujemy, składa się z 6 bryt. Nie z jednego punktu, ale z 6 lat. Dlatego, że zamierzamy ją pokazać w różnych ośrodkach kolonijnych, zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu. I tylko taka jest możliwość, żeby to przewieźć i w każdych warunkach, stawiając na stolarzach i łącząc je, przekazać. Drodzy Państwo, ja mogę tylko teraz jako ostatni przeprosić, że z opóźnieniem pół godziny, 40-minutowy zaczęliśmy program, troszkę się przedłużył. Zaraz za to przyrzekam, że co najmniej te 40 minut skrócimy program i wszystko się wyrówna. Zapraszam naszych wspaniałych muzyków do zaprezentowania nam następnego utworu. Ja tylko dodam, że polonez, który za chwileczkę usłyszycie Państwo, to nie jest zwykły polonez i pewnie wiele osób nawet nie ma pojęcia, że Tadeusz Kościuszko był kompozytorem. Jego kompozycję odkryto niedawno, zaledwie 8 lat temu. I mieliśmy to szczęście, że od razu udało nam się dotrzeć do źródeł z pomocą konsulata zresztą. I byliśmy pierwszymi wykonawcami utworów Kościuszki tu w Stanach Zjednoczonych. Na wieść o tym otrzymaliśmy zaproszenie z Australii, aby zagrać te utwory pod górą Kościuszki, o której utrzymanie nazwy walczy Polonia Australijska. I rzeczywiście odbyliśmy podróż do Australii, wykonaliśmy te utwory. No cóż, a więc Tadeusz Kościuszko, wielki wódz, wielki patriota, wielki bohater, ale również człowiek o wielkim sercu, o wielkiej wrażliwości, kreatywności, również muzyk, kompozytor. Nie będziemy grać wszystkich utworów, które znamy, pisał również walce. Wybraliśmy jeden z najładniejszych polonezów, króciutki. Ale cieszymy się, że możemy dzisiaj zaprezentować go Państwu. Przed Państwem młodzież, zauważcie 9 młodych muzyków z Akademii Muzyki PASO i polonez Kościuszki.
pożarów. Z korzeń krwi bratniej do Ciebie, Panie, wznosimy głos. Skarga to straszna, jęk to ostatni. Od takich modłów wieleje głos. My już bez skargi nie znamy się. Wieczny, wieniec sierpniowy, wrósł w naszą schronę. Wieczny, jak pomnik Twojego gniewu, sterczy ku Tobie błagalną. Ileż to razy Tyś nas nie smagał. Ale nie zmyśli ze świeżych ran. Znowu wołamy. Bóg się przebłaga, bo On nasz Ojciec, bo On nasz Pan. I znów powstaje w ufności szczęście. A za Twą wolą zgniata nas wróg i śmiech nam rzuca jak głaz na piersi. A gdzie ten Ojciec? Za kim ten Bóg? I patrzy w niebo. Przez jego szczytu sto słońc nie spadnie wrogą na znak. Cicho. Cicho. I tam błękicie, jak dawniej wróba, wolny ptak. Oprócz zwątpienia strasznej rozterce, nim naszą wiarę ocuci znów, bluźnią ci usta, choć płacze serce. Sam czas po sercu, nie radę słów. O Panie, Panie, ze zgrozą świata okropne dzieje przyniósł nam czas. Syn zabił matkę, brat zabił brata. Mnóstwo Kainu jest pośród nas. Nasz Obajo niewinni. Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz. I szatami byli tam ciemni. Rękę karę. Nie jest ślepy mieć. Patrz, my w nieszczęściu zawsze jednacy. Na Twoje łono, do Twoich gwiazd, modlitwą płynie jak senni ptacy, co lecą spocząć wśród własnych gwiazd. Osłoń nas, osłoń ojcowską dłonią. Daj nam widzenie przyszłych Twych łask. Niech kwiat męczeństwa uśpi nas wonią. Niech nas męczeństwa otoczy blask. I z archaniołem Twoim na czele pójdziemy potem na wielki ból. I na drgającym szatana ciele zatkniemy sztandar zwycięski Twój. Dla głębnych braci otworzy serca. Winę zmyje wolności chrzest. W ten czas usłyszy potem bluźnierca naszą odpowiedź. Bóg był i jest! Drodzy Państwo, pozostaje nam tylko już udać się do sali obok, ażeby obejrzeć panoramę nad Sławicą. Chciałbym podkreślić, że oprócz panoramy zobaczyli Państwo jeszcze ten słynny obraz Polonia, nawiązujący do Konstytucji 3 maja i niewielkich rozmiarów, ale pełną panoramę Golgoty. Serdecznie zapraszam Państwa do aneksu. Niech Pan
Nie wiem, czy będzie tam mikrofon, ale chciałam Państwu powiedzieć, że obraz Polonia przedstawia wrogów i przyjaciół Polski. Sam artysta podał nazwiska wszystkich twarzy, którzy byli za Polską i którzy byli poza zgodą. Więc 41 nazwisk jest pięknych ludzi. Ja mam spisane, ale będzie przysłany oryginał świadka, który podał nazwiska, kogo malował w kolejności. Także jak drugi raz Państwo przyjdą, to już będzie wszystko pokazane. Nie zdążę. Bardzo przepraszam i zapraszam do...